Halo, cześć kochani. Słuchajcie, przychodzę do Was z ważnym i cennym, takim rewolucjonizującym wręcz tematem, transformującym gdzieś naszą umiejętność komunikowania się, wspierania takiego właśnie wzajemnego. Chciałem właśnie poruszyć ten temat, bo zobaczcie, my generalnie jakby jako takie społeczeństwo jesteśmy tak wyuczeni tak trwać takiej odrębności, tak? Zobaczcie, jak mało ludzi umie się poznawać, jest taka bardziej otwarta. Na ogół gdzieś tam ludzie są tacy zamknięci, często stłamszeni przez jakieś złe doświadczenia tam w relacjach, że się na kogoś otworzyłeś, a ten ktoś cię ocenił. Ludzie się czasami, zobaczcie, boją takiego ośmieszenia gdzieś, nie? Gdzieś, albo się za bardzo otworzyć, bo zaraz ktoś tam ich boją się, że ktoś im coś powie czy zrobi. I to uważam, że to jest temat w ogóle bardzo cenny, żeby do tego odpowiednio podchodzić i uświadamiać sobie, bo zobaczcie, kiedy tworzymy bardziej społeczeństwo takie, nie wiem, obywatelskie, w sensie takie właśnie wspierające się, takie właśnie rozumiejące, takie bardziej uwrażliwiające, takie, które bardziej może też bardziej świadomie zarządzać też zasobami swoimi, tak, uwagi, czy też zasobami materialnymi i dzięki temu jakby mądrze też uczyć się pomagać. Bo no, trzeba przyznać, że często jest to takie impulsywne, nie wiem, pomaganie, często uzależniające, które na dłużej niczego nie wnosi. I to jest takie na szybko, na hura, nie? Często brakuje tej jakości. Natomiast jak poruszamy ten temat i uczymy się gdzieś bardziej właśnie być tu i teraz i takie właśnie materiały, takie przekazy też w jakimś sensie wspierać, to już się może coś fajnego z tego wynurzyć. Także nie chcę przedłużać na razie. Na razie to jest taki impuls. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi, to będzie mi bardzo miło, jak, nie wiem, zalajkujesz to na zasadzie eksperymentu, czy rzeczywiście tam jesteście, czy słuchacie to. Więc wiem, że czasami to jest strasznie ciężkie, żeby kliknąć ten like, czy możemy się umówić, nie wiem, na przykład na wow. Nie? Jak tutaj dotrwaliście do tego miejsca, to śmiało naciśnijcie to wow, to będzie nasz taki sygnał rozpoznawczy i możemy też dopisać w komentarzu jakiś też podobny tekst na zasadzie tak, widzę w tym sens, żeby to poruszać, tak? Czyli te tematy, żebyśmy się nauczyli wspierać. Bo teraz jak przykładowo wesprzesz, powiedzmy, ten filmik, tak? Tym wow i tak i komentarzem, tak wspieram, albo coś, co jeszcze tutaj chciałabyś dodać, to już możemy wziąć to w edycję, też jako kolektyw, tak? Uświadamiać sobie, wow, jaki mamy wpływ. Tak? No i ciekawy jestem, czy coś się tutaj zacznie bardziej dziać. Natomiast widzisz, jak ty kogoś wspierasz teraz, nawet w małych rzeczach, bo od tego się też zaczyna, że się lepiej z tym czujesz, tak? Że robisz coś fajnego społecznie, no to też otwierasz się na właśnie pomaganie bardziej, na wspieranie, więc też potem samemu możesz się bardziej czuć, bardziej pewnie, odważnie i być samemu wspieranym, tak, bo to się, zawsze się to, wiesz, wymieniamy się tym. Jeżeli właśnie nastawiani jesteśmy na to, żeby sobie pomagać, rozwijać się, tak, to odkrywamy głębiej pewne zasady, które nam to umożliwiają i ułatwiają. Dlatego w tym filmiku chciałbym tutaj o to Ciebie prosić, że jak oglądasz i tutaj dotrwałeś do końca, to będzie to jak najbardziej dobrze widziane i w ten sposób możemy też zobaczyć, ile tutaj osób właśnie potencjalnie jest otwartych i zaraz z tego, zobaczcie, może wyjść, że ma ktoś nową inicjatywę. No i tak się zaczyna. Tak coś od małego kroku, grunt, żeby się dobrze w tym czuć, czyli w postaci takiej zabawy możemy to sobie zrobić. No i w ten sposób, wiesz, już gdzieś te myśli krążą właśnie wokół takiego bardziej wspierania, lepszego organizowania, lepszego wyrażania w dobrym samopoczuciu, no bo to jest, o to chodzi, nie? Jak ja się dobrze czuję i rozwijam się też bardziej też dla siebie i też jednocześnie jakby dla nas, tak? Dla ludzi właśnie, którzy się też rozwijają, których też czuję, że oni też, że nie jestem dla nich obojętny i wzajemnie, tak, gdzie czujemy tą wzajemność, no to możemy też poprzez takie akcje też się troszeczkę bardziej poznać, tak, bo jak, nie wiem, zobaczę gdzieś twoje wow, no to też będę pewnie bardziej otwarty, bardziej zaciekawiony też tobą, tak, bo pomagasz jakby tutaj w tej akcji, tak, która notabene jest taka prospołeczna. Wszystko, co w jakimś sensie nas może bardziej aktywizować w takim dobrym duchu, no to jest, no na tym wszyscy zyskujemy. Podobnie wszyscy tracimy, kiedy trwamy w jakiejś takiej głupocie, w osądach, a ci są znowu źli, a ci są tacy, bla, bla. I nie, i człowiek, ludzie gdzieś potem nieświadomie, im się obniża też nastrój
I nic z tego nie wychodzi. Narzekanie to jest takie afirmowanie negatywności. I to jest zrozumiałe też, że czasami człowiek po prostu sam nie ma już tej energii, jest, nie wiem, gdzieś tam w jakimś zaułku. I często się okazuje, że właśnie jest w tym zaułku, bo on sam albo nikomu nie chciał pomagać, albo gdzieś tam się rzucił na coś, albo sam nie otrzymał tego wsparcia, tak? Albo się nie nauczył nawet, nie wiem, prosić, albo jakoś tak głębiej patrzeć. Więc pierwszy zawsze krok jest taki, że człowiek się samemu potrzebuje bardziej otworzyć, zobaczyć, ale znowu otworzy się, kiedy czuje się bardziej bezpiecznie. Czuje się bardziej bezpiecznie, kiedy widzi, że ludzie są bardziej otwarci na siebie, tak? Więc to jest wszystko pewne sprzężenie. Także tyle chciałem w tym filmiku zawrzeć. Także zapraszam do wołowania i do napisania takiego właśnie krótkiego komentarza, jak to czujesz, może coś chcesz jeszcze dodać, że tak wspieram, nie wiem, tą akcję, czy coś takiego, co znowu będzie mogło wywołać taką fajną lawinę, na przykład też udostępnij, bo jeżeli też to czujesz, że to ma sens, żeby to udostępnić dalej, no to super. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, wszystkiego pięknego i do usłyszonka w kontakcie, hej!